Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Wieści Różnej Treści. Rok szkolny już zaraz się zaczyna, czy tylko do mnie to nie dociera? Jeśli tak, możecie zostawić lajka pod tym filmem. A nie przedłużając, przejdźmy do newsów. Jak może już słyszeliście, podręcznik do HiT-u autorstwa profesora Wojciecha Roszkowskiego wzbudził wiele kontrowersji. Wzbudziło je wiele fragmentów, m.in. ten z rozdziału Kultura i rodzina w oczach Zachodu. A książce zarzucano, że są to sformułowania, które mają uderzać w zgodność dzieci poczętych w wyniku in vitro oraz ich rodziców. No, cały ten podręcznik to jest jeden wielki żart. Oczywiście nie wszystkie wydawnictwa wydają akurat taki podręcznik do HiT-u, ale akurat ten no, jest trochę nieładnie sformułowany, tak mówiąc naprawdę ładnie. No ale cóż, zobaczymy. Niedługo może na kanale pojawi się odcinek dedykowany temu przedmiotowi i ogólnie całej podstawie programowej w nowym roku, ale na to będziecie sobie musieli jeszcze troszkę poczekać. Idąc dalej. Międzynarodowy zespół naukowców ogłosił odkrycie planety pozasłonecznej, która prawdopodobnie pokryta jest wodą, poinformował Uniwersytet Montrealski w Kanadzie. TOI-1452b to egzoplaneta krążąca wokół jednej z dwóch małych gwiazd w układzie podwójnym, znajdującym się 100 lat świetlnych od Ziemi w kierunku konstelacji Smoka. Podczas dalszych badań ma się okazać, czy ta planeta jest zdatna do życia, i czy może w końcu się okaże, że nie jesteśmy sami we wszechświecie? Kto to wie? A teraz strefa sportu, a konkretnie wyniki walk na gali Fame MMA15. Ja się tu nie będę zagłębiał, bo cała ta gala, która była i konferencje, i cage, i face to face, to jest temat na w ogóle osobny godzinno czy dwugodzinny odcinek, więc tutaj będziecie mieli tylko wyniki walk. Tekfan kontra Filip Zabielski. Wygrana Zabielskiego przez jednogłośną decyzję sędziów. Franio kontra Paramaxil. Wygrana Frania przez TKO w pierwszej rundzie. I teraz jedne z walk, na które bardzo czekałem i bardzo jestem zadowolony z wyników. I myślę, że nie tylko ja. Czyli Młody Murański kontra Tańcula. Wygrana Tańculi przez duszenie z zapleców w trzeciej rundzie. Oraz Stary Murański, czyli ten, który najbardziej się chyba do wszystkich pruł. Kontra Tańcula, wygrana Tańculi przez jednogłośną decyzję sędziów. Dalej, beef, który już jest od... O Jezus Maria, kiedy był Team X2? Czy to był Team X1? Sam już nie wiem, to całe uniwersum jest dla mnie już po prostu za duże. Czyli Dubiel kontra Crusher Błoński, walka wygrana przez Dubiela przez przerwanie sędziego. Tutaj już taka walka, nie wiem czy ktoś na nią jakoś mega czekał, ale Sarius kontra Polish Zombie, wygrana Polish Zombie przez jednogłośną decyzję sędziów. No i kolejna walka, na którą ludzie czekali, no trochę już, czyli walka Ksajo kontra Konopski, tutaj wygrana Ksajo przez jednogłośną decyzję sędziów. No Konopski nie jest jakimś mega fighterem, więc co tu się dziwić. I ostatnia walka, czyli Linkiewicz kontra Lil Masti, tutaj znowu wygrana Lil Masti przez jednogłośną decyzję sędziów, obroniła ten pas. No i to by było na tyle. Pamiętajcie, żeby zajrzeć na nasze portale streamingowe, jak i na nasze social media. Subskrybujcie i kliknijcie ten dzwoneczek, żeby być na bieżąco ze wszystkimi materiałami. Ja bym Majcher i trzymajcie się, do zobaczenia, pa, pa!